Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, zostaw lajka, jeżeli podoba ci się seria, komentarz, suba dzwonek. Kontynuujemy, słuchajcie, sobie historię tam, gdzie zakończyliśmy w dokładnym poprzednim odcinku. To znaczy, że tutaj właśnie. I teraz tak. Musimy się pomodlić do Kainosa. To jest pierwsza sprawa. Czy my w ogóle tu mamy jakieś rzeczy do porobienia? To mnie zastanawia. Możemy Słucham. pohandlować, ale. Czy jest tu jakaś turbo ważna rzecz do zrobienia jeszcze? Czy piraci są. Czy mamy coś do zrobienia w piratach? U piratów. Wydaje mi się, że Chwila. każda misja z piratami została. Niech. Zakończona. Szpona oczywiście nie oddajemy, natomiast ja bym tu jeszcze przegadał, tak? Zobaczyć, co tu się dzieje. I ewentualnie udalibyśmy się do piratów. Jeśli chodzi o te Okej. budynki, tak, w domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O, Adanosie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba strażników umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombie. To bardzo niedobrze. Strażnicy umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. To wszystko? Tak, przypomnij mi znowu. Aha, to były budynki. No dobra, nie będę robić tej misji przecież. Możesz mnie nauczyć czegoś przydatnego. Ekstrakt many, ekstrakt leśniczy. Nie. W sensie umiemy już stworzyć jakąś tam miksturę. Możemy też tego, teleportowe, te mieliśmy się nauczyć. Natomiast no, przeszedłem już to mam. Właściwie przeszedłem już tą misję. Właściwie kończymy no tutaj to oficjalnie praktycznie w dzisiejszym odcinku, tak, żebym się może udał do piratów, jeżeli znajdę coś ciekawego w misjach, co na przykład miałem oddać. No i Chwila. no to ten nie ma co już uruchamiać. In general, nie? Nic nam nie dają te teleporty teraz. Z tym mogę handlować, nie chcemy. Zobaczmy sobie Fiska, mocna gdzie, fatalna sytuacja, Madyci mają kopalnię złota, opuszczony skip. Agus i Hank siedzieli w jaskini na wschód od obozu. Drewno na palisadę. Harry czeka przy palisadzie na drewno. Mam powiadomić o tym Owena, gdzie Malcolm przebywa. Dobra, to są sprawy mało istotne, zważywszy na powagę aktualnych misji, które robimy. Tak, uratowaliśmy właśnie kurwa świat. Więc jakby. Ach, czy chcemy się. Ach, nie chce mi się. Ja chcę mi się udawać do tych piratów. No zepsuty jest safe, ale ja robiłem reseta i nie działa. Mam nadzieję, że trochę wytrwamy. Ty, oszukali mnie na pogodzie. Chłopie, mówię tak, 18 stopni dzisiaj. Otwarte okno całą noc miałem. A w nocy to w ogóle miało być zimno. Otwartą całą noc miałem i tu jest 23 stopnie. Kurde, zostałem oszukany. No giga jest ciepło. Nie ma tu 18 stopni na pewno. O szczury, ty. Halo? A ja jak bez miecza, bez łuku, co się dzieje? Co jest? Halo? A nie mam tu strzału. Pastem, myk, kurde. Pojawiły się Niczego tu szczurasy. Tu musimy się pomodlić, muszę pamiętać. Na razie sobie 40 obrażeń XT trochę, nie? Ten miecz, tragedia. Nigdy nie strzelaj z miecza. Aczkolwiek miecz jest dobry, no bo możesz parować, nie? Łukiem nie sparujesz, o to chodzi. Jak się bije jeden na jeden, wiecie, pojedynek robię, no to nie sparuję przecież. Mogę je podnieść wreszcie? Nie. A mogę to przeczytać. To mi to da. A mi to coś? No nie. Okej, liczyłem może tutaj na jakiś mini bonusik. A tu co się dzieje? Tam widzę parę. No, para oznacza, że pewnie są tam potwory. Idziemy tam. Jeszcze spróbuję sobie przypomnieć. Nie no, nie będziemy robić tych misji z tymi piratami. Nie chce mi się. Jeśli jak już zakończyłem tutaj, zabiłem tego kruka, to nie wiem. To. Aha, bo tu. A to tu jest portal. A to tam co jest? A! Kamienie teleportacyjne. Ale jaja. A, bo ja, tak, bo ja mogę teraz popodnosić te kamienie, znaczy tych strażników, z tych strażników, bo ja po prostu zabiłem. Czyli to tutaj miałem położyć. Okej.
Czy ja chcę to zrobić? No to czemu nie, tak? A czemu nie? Ło. Poka. Ale jaja. I wszystkie działają? Nie, tylko ten jeden działa. A gdzie mnie? Aha, do świątyni. Kurwa, ale głupie. A chodźmy z powrotem i powiemy mu, że działają kamienie teleportacyjne. To zawsze taki ekspik jest. Uaktywniłem jeden z kamieni teleportacyjnych. Sporo. Widzę. A więc jednak miałem rację. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zobaczę, co da się. Nie ma takiej możliwości, Mister tutaj Merdarion, coś takiego. Nie chce mi się, nie będę już jakby, już zabiliśmy kruka, na our job is wykonane, you know. Idziemy tutaj robić ważniejsze misje, tak, ratować świat, kurwa, przed smokami. I będę tutaj, jak już się tak wiecie, jak już zacznę się tą linię fabularną, tak, czyli skończyć jakieś pierdoły tutaj, czyli na, jak na początku każda misja była ważna, nie? No to teraz mając już taki zasób 5000 golda, no to musisz być absolutnym pasjonatem, żeby takie misje robić. Nie będę ukrywać, że owym pasjonatem Gothica nie jestem za bardzo. W ogóle kończy mi się miejsce na dysku, co już mówiłem w poprzednim odcinku. Udało mi się zwolnić jeszcze 19 GB, ale obawiam się, że to już jest koniec, że już więcej nie wycisnę. Sama seria z Gothica ma tutaj 260 GB. Plus jest to połowa serii, tak? Druga połowa ma 260, ale już została przesłana na YouTube. Ja wolę najpierw mieć całą serię, bo później tak ją muszę pobrać. Czyli 260 plus pobieranie, powiedzmy, jeszcze 40 GB, 50 będę musiał pobrać, żeby zrobić miniaturę. A, tu się chyba coś zbugowało niestety. Oj, to bardzo niedobrze, bo chyba, żeby naprawić ten bug, jest potrzebny reset, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy w takim wypadku oddaliśmy kamienie ogniskujące, jeżeli wczytamy ten drugi zapis, bo ja nie wiem, z której godziny on był. Zobaczymy zaraz. Come on. Zrobiłem misję. Nie wiem, dobra, idziemy. Jaki jest ten misją? 500 expo to jest właściwie 5 wilków. Nie jest jakiś turbo duża. Ale jak przy okazji można było zrobić i coś tam. Nie wiem, myślałem, że może oddam misję. No spoko. Sorry, że dzisiaj mam widzowie. O, zbugowane jest wszystko. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, okazało się, że nie jest zbugowane, tylko się strasznie długo wczytuje. Jesteśmy z powrotem, moi drodzy, i teraz wydaje mi się, że jedną z rozsądniejszych rzeczy, które powinniśmy tutaj zrobić, a w ogóle nie tyle co rozsądniejszych, co po prostu rzeczy, które powinniśmy tutaj zrobić, jest to rzecz, słuchajcie, związana z magami wody i magiem wody Saturasem w tak zwanym Korinis. Więc tam się zamierzam teraz udać, pościągam sobie te wszystkie runy i spróbujemy się stąd udać do miasta tak zwanego Korinis. Czy nam się to uda? Wydaje mi się, że tak, skoro mamy potężnego Lagensa. Chyba się udaje. Możemy też wstąpić do Konstantina, ale nie wiem, czy Konstantin nie jest mad. Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli Konstantin nie jest mad, to się okazuje, że właśnie zarobiliśmy kolejne kilka tysięcy golda. Jeżeli nie, niestety Konstantin jest na nas mad, to znaczy, że zupełnie nie opłacało się robić misji. Niech żyje król! Misję w ogóle gildii złodziei. Mogę sobie odpuścić. Zapis zepsuty. Zepsuty. No nawet jeszcze wolniej jeszcze. O kurde. Teraz to już w ogóle giga wolny jest. Ty, no w slow motion, nie wiem, czy to jest spowodowane na przykład tym, że ja nie mam miejsca na dysku. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Halo? Okej. Okay. Mr. Konstantins. Hey, a może ty. Nie pamięć mu walniemy? Widzę, że wstąpiłeś na służbę do Innosa.
Domyślam się, że od tej pory nie będziesz mógł poświęcać zbyt dużo czasu na dostarczanie ziół staremu człowiekowi. Mimo to czuję się zaszczycony, że mogłem cię wspierać. Jeżeli pomimo nowych obowiązków znajdziesz czas na zajmowanie się alchemią, to pamiętaj, że jesteś tu zawsze mile widziany. Poczekajcie, widzowie. Gorąco jest, pamiętajcie o tym, że trzeba się, słuchajcie, nawadniać grzyby. Chciałeś grzybów. Mam tu kilka mułowych grzybów. A, te są najlepsze. Widzę. Dobra robota. Oto twoje złoto. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Dwa tysiące dwieście? Czy tam 700? Powiem ci więc, musisz to jednak zachować dla siebie. Mułowe grzyby są przepełnione magiczną energią. Za każdym razem, kiedy zjadasz taki grzyb, jej niewielka część odkłada się w twoim ciele. Kiedy zjesz ich dostatecznie dużo, twoja energia magiczna wzrośnie. Gdybym powiedział ci to wcześniej, to pewnie sam byś zeżarł wszystkie te grzyby, prawda? No. O rany. Ty kurwo jebana. Oszukańca. Konstantinowska. Jakich? Znam kilka. Eliksir siły, no nie. Many, no nie. Leczniczy, no nie. Kurde, nie wiedziałem. Ale mamy za to 7,5 tysiąca golda. Dużo. 7,5 tysiąca golda to jest sporo. A się wszystko kurczę tak dziwnie błyszczy. Robimy save'a. Ty, mam 47 FPS-ów. Na razie, kiedy to zapisuję. Ogólnie to nie wiem, ale teraz 5. Ale no, przez... No kurde, coś się dzieje złego, coś się dzieje. No nie wiem co. Nie wiem, czy nie ma lagów na odcinku. Mam nadzieję, że nie ma lagów. Zawsze jak o tym wspominasz, to o tym może to jak to się nazywa, placebo? Że wiecie, że... No wiecie o co chodzi, że nagle czujesz, że są lagi, nie? Wcześniej tak nie widziałeś, ale teraz kurwa jak reaguje. Wiecie o co chodzi? Słuchaj Waltras. Zaginieni powrócili. O, mana plus 3. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. A, niech cię Adanos błogosławi. Chcę się pomodlić. Adanosie, błogosław temu mężowi. Oświeć ścieżkę, po której stąpa. Chyba, że on mi pomoże. Daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Dziętki. Co do tego... Wiem, nazywa się Fernando. Doskonale. Jeszcze nie. Pośpiesz. To jest jakaś misja z tym, to walić to. Przybył zamiennik. Przybył zamiennik. Przybył zmiennik. Zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Teraz mogę ci pomóc rozwiązać problem. O ile dobrze pamiętam, wiązał się on z okiem i nosa. No czyli to jest misja obowiązkowa w teorii, no bo w innym wypadku mi nie naprawi okej nosa. A co za tym idzie, nigdy nie przejdę gry. Czemu oni mówią, że to jest misja poboczna? Kurde, nie rozumiem, w sensie... No tak, możemy grać bez nocy kruka i wtedy tego kruka nie ma, tak? I omijamy całą tą część zawartość rozgrywki, ale... Nocą kruka wydaje mi się, że jest obowiązek. Nie ma innej szansy. Tak, oko i nosa zostało uszkodzone. Oko i nosa zostało uszkodzone. Wiem. Donieśli mi o tym napotkani nowicjusze. Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. My też tam musimy się udać, ja już tam byłem. Że nieprzyjaciel znacznie urósł w siłę. Już tam byłem wcześniej, bo wiem, że tam musimy się udać. Co się teraz stanie z ogniem? Tak czy siak, oni teraz musimy się udą. Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem. No się udało. Ale to mniejsza część problemu. Bardziej martwi mnie sam klejnot. Jest matowy, pozbawiony blasku. Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak unieszkodliwić amulet. Czy możemy przywrócić klejnotowi dawną moc? Jest na to tylko jeden sposób.
Połączone moce wszystkich trzech bogów powinny tego dokonać. Czyli ty masz w głowie ognia i kto? Amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Ten? Może wtedy ten, co nas na początku spotyka? Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. Dobra, dam radę. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Mamy. Myślę, że nie mniej niż trzy rośliny. Gościu, trzy rośliny? Gdzie mogę znaleźć to bagienne ziele? Pytam, bo mówiłeś, że potrzebne jest bagienne ziele. To tylko pytam. Może u niej znajdziesz takie ziele? Ewentualnie rozejrzyj się trochę Sagitta na przystani. Ty, pierwszy raz słyszę w ogóle. Kim mają być ci trzej przedstawiciele bogów? Adanosa mogę reprezentować osobiście. No i miacio. Przedstawicielem Innosa powinien być Pyrokar, najwyższy z magów ognia. Ale nie wiem, kto mógłby reprezentować Beliara. Potrzebujemy prawdziwego mistrza czarnej magii. Dobra. Da się zrobić czarnej magii, może Xardas. Może Xardas? Tak, to się powinno udać. Nie wiem tylko, czy uda ci się sprowadzić obydwu. Na chilku. Już myziomy widzę z Xardasem. Twarzy Pyrokara, Pyrokar gdy dowie się, myziomy, że musi współpracować z Xardasem. Gdzie znajdę kowala? No to już mamy, nie? Kowala, który zdoła naprawić on już naprawił amuletu. Chyba, nie? Musisz popytać ludzi o kowala. Tak. Jeśli szybkie się roznoszą. I bardzo dobrze. Dobra. Ja też wyruszę w drogę. Przyślij do mnie Xardasa i Pyrokara i nie zapomnij o bagiennym zielu. O nim nigdy nie zapomnę. Liczę na ciebie. Słuchajcie, moi drodzy. Jestem potrzebny gdzie indziej. To nie potrwa ale długo. Ale swoją drogą, chłop się tu nagadał. Opowiem wam cały czas. No, dzień. 15 lat, kurwa. Tu zgadał mnie od 4 miesięcy, jak dam tą grę, nie? Mam dla ciebie kamienne świetnie tabliczki? Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. A nie wiem, czy warto, czy chciałem mu to oddawać, ale... Tylko rytuał odwrócenia odprawiony. Pamiętaj. Dobra, dobra, no ja wiem, wiem. Wszystko miodzio. Boka, Innos, datek na świątynię Adanosa? To całkiem inno... A ja nie wiem, poczekajcie, bo ja nie wiem, czy o to chodzi. Bo ja mu dam datek 1000 golda i się okaże, że to nie o to chodziło. Zobaczymy. Rzucimy tam 1000, bo mamy, nie? Chciałby nie, może więcej będzie biło, bo ja nie wiem, jaki datek bym musiał dać. A nie, on mnie zresztą już chyba w ogóle pobłogosławił, więc ja nie wiem, czy po prostu już nie możemy tego użyć. Trzeba to wszystko sprawdzić tutaj. Poczekaj, poczekaj, ty majster, kurwa. Ła! Tuj rzecz. Chwila. To do ciebie mam się pomodlić, czy do tego innego? Wierzę w to. Już nie wiem. Datek na świątynię Adanos, jaką o, 100. Mam. Bądź błogosławiony. Niech Adanos. Dobra, i był taki dźwięk, ale. No nie. To oddawaj. O kurwa, ty, poleciał. Nie wiem, czy widzieliście. Oddawaj 100 golda. Budzieju. Czyli musimy to w jakiejś kapliczce, okej. Okay. I musimy się udać do Xardasa. Okej. Dobra. Mamy coś zaznaczone tutaj. Szpon Beliara. Mogę przekazać szpon Beliara Saturasowi. Nie. Moc kamieni... Aha, bo tu jeszcze może z tym miksirem zastępcą możemy jeszcze porozmawiać. I wtedy tego. Chyba, że tu się mogę pomodlić razem z nim. Mogę? Nie. Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Watras opuści miasto, chcę ci powiedzieć jeszcze jedno. To, czego dokonałeś w Jarkendarze, to był naprawdę bohaterski wyczyn. My szef, ja szef, ja niestety, wiem. Niestety nie skończyłem jeszcze moich zadań w Korinis. Jestem pewien, że sobie poradzisz, strażniku. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, to za dużo nam nie powiedział. Szybkiego śledzia miałem zakupić. Zapomniałem.
Dobra, słuchajcie, bo powiem wam szczerze, że teraz jest taka sytuacja, że ja właściwie bym, słuchajcie, musiał... Nie chcę już się uczyć łuku, ja bym chciał zręczność iść, chuj z tymi łukami, może później. Ja bym, słuchajcie, musiał co chwilę teraz chyba zatrzymywać grę i otrzymywać, kiedy będę u Xardasa i kiedy tego. Więc na początku, słuchajcie, zatrzymam i udam się, słuchajcie, na tak zwany handel. Przehandluję różne ciekawe rzeczy, bo mam ich sporo i mam 7500 golda. I może pokupuję różne książki, z których mógłbym się nauczyć różnych umiejętności. No i miodzio wtedy będzie, nie? Więc tak to, słuchajcie, zrobimy, więc widzimy się ogólnie za chwilę. Widzowie, widzimy się nie za długo dalej, bo minęło jakieś dosłownie 10 sekund. I kliknąłem, słuchajcie, w tą postać i okazało się, że on nam może sprzedać miecz rudy, więc zobaczymy. Tylko mogę zapisać szybciej, bo ja nie wiem, co on zamierzy. Ale miecz z magicznej rudy, skoro jesteśmy paladynami, możemy od niego kupić, bo on sprzedawał miecze magicznej rudy tylko i wyłącznie paladynom. Zobaczymy, czy to będzie miecz magicznej rudy warty mojego poświęcenia 2000 sztuk złota, no bo tak to ja za bardzo nawet nie wiem. Poka. Ten. Dbaj o swoją. A mogę jeszcze jeden? Nie mogę, poka. Dostałem miecz z magicznej rudy. Pytanie, czy ten miecz jest kiepskie ostrze magiczne. To jest to, co dostałem? Alo? To jest chyba to, co dostałem. No nie mamy 90 siły za mało, także dobra. Idę tam pohandlować dalej. Tylko się musi wczytać, bo w innym wypadku nie otrzymuję myszki, w którym mogę kliknąć wam zatrzymaj nagrywanie. Dobra, widzowie, jesteśmy przy klasztorze. To, co się stało, to pomodliłem się w sumie, zrobiłem jedną potkę i kupiłem miecz. Mam 65 zręczności. O dziwo, jak się pomodliłem, to Inos dał mi plus 1 zręczności. Więc to chyba tak działa, że jeżeli się pomodlimy w jednej ze specyficznych kapliczek, to dostaniemy jakby odpowiednie boosty. Ale jeżeli drugi raz testowałem, to wrzuciłem tam już tysiaka i nie dostałem żadnej rzeczy. Więc wydaje mi się, że tylko na jedną kapliczkę działa jakby ten buścik i dostajemy coś wtedy. Albo tam życie, albo jakiś tam jeden zręczność. No i w każdym razie mam ten nowy łuk. On zadaje 15 obrażeń więcej, 65, a poprzednio zadawał 50. Ja kupiłem go u Bospera. No i właściwie nic innego nie sprzedawałem. Więc teraz musimy tutaj porozmawiać. Trzeba uważać na to, co się z... Żadna wielka sprawa. A ty mnie co nauczysz? Amane, to nie chcę. Powinien być. Nie teraz, jak już wydaje mi się, że... Nie no, jak już idę zręczność, to idę w zręczność, bo to już się teraz nie opłaca. Mam 65 zręczności i już manę. Trzeba porozmawiać z Pyrokarem. To żadna tajemnica. Może... Niech Inos! Dobra, cięki, ała, ugryzłem się więcej. Rozmawiałem z Watrasem. To świetnie! Gdzie on jest? Zamierza odprawić w Słonecznym Kręgu rytuał, który przywróci dawną moc oku i nosa. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Watras potrzebuje pomocy, twojej i Xardasa. Co takiego? Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas! Ciągle ten Xardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Iste. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego. A gdybym dostarczył ci jakiś dowód? To raczej niemożliwe. Musiałbyś mi przynieść coś naprawdę ważnego. Jeśli chodzi o Xardasa, nie dam się tak łatwo przekonać. Okej, no to do Xardasa. Dobra, więc jesteśmy, słuchajcie, u Xardasa i to, co chciałem wytestować, to czy tu mam się pomodlić. Tu? To chyba nie jest odpowiedź. Mogę to jakoś wyjść? O, a może tu właśnie?
Coś. Dobrze, źle. Nie tu, 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 tam. Kurwa, musiał poradnik zobaczyć. Poradnik, jak odblokować kurczę tego. Broń. Ja mam tu długo. Mam tu długo tak siedzieć? O! Co? Co? Czekaj, a ja go później mogę ulepszyć? Czy nie? To jest dobre pytanie, w sensie... Szpon Beliara, czy to oznacza... Znaczy, no widzę, że to jest absolutnie fantastyczna broń, tylko chodzi mi o to, czy... Czy jak bym to zrobił później, będąc silniejszą postacią, dostałbym silniejsze jakby damage? Czy to jakby na zawsze? Zabrało mi 20 zdrowia. Okej, okay, to rozumiem, że na zawsze, tak? Że to nie jest tak, że... Zabrało mi 20 zdrowia po prostu. Wydaje mi się, że no jest to siekiera broń, więc zostawimy sobie tą spluwę. Może później da się to jeszcze ulepszyć. Na przykład jak będę wbijał poziomy, to będę podchodził tu i po prostu będę to ulepszał. Na razie, no kurde, no umówmy się, no 40 do 93 dwukrotne obrażenia plus szansa na dodatkowe obrażenia. No jakby, no siekiera, tak? Umówmy się, siekiera. Idziemy do Xardasa, tu nic nie ma. Dzisiejszy odcinek w ogóle może być trochę krótszy, ale tak... Ty, w ogóle... Prawie nic nie będzie ważył ten odcinek swoją drogą, nie wiem dlaczego. Strasznie mało będzie ważył. A to dziwne jest. Czasem odcinki ważą bardzo dużo, a czasem bardzo... A, bo... Tak, bo zależnie od bitrate'u w sumie. Jak dużo coś robię. Trzeba znaleźć dowód. I w ogóle trzeba sobie tu pogadać z Sardasem. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Ja się okazuje, że nie powinienem Zachowaj tego robić. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w Słonecznym Kręgu. Ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezzwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. Potem znów się spotkamy. A, poczekaj, no, ale ja dowód potrzebuję, ty. Czy ten rytuał odwrócenia ma szansę się powieść? O, ale mnie brzuch boli. Nie możemy mieć pewności. Wszystko zależy od szczegółów planu Watrasa. No. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby... Pyrokar, tak. To ciekawe. Ciekawe. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ale chyba mam tu coś, co może go przekonać. Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Gdzie dokładnie? Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić, a wtedy nie zadaje niewygodnych pytań. Poza tym, skrzynia jest Farma Sekoba? Zamknięta. Oto klucz. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy Pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej... Dobra, zaraz ogarniemy. Okej, okay, dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, widzowie, według moich precyzyjnych obliczeń... O, już cię widzę. Oj. Według moich precyzyjnych obliczeń farma Sekoba znajduje się w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Pytanie brzmi,
Czy kurde się tam dostanę, bo widzę tam jest gagatek, co strzela we mnie płomieniami. Chyba, że kurde, no oni są cierscy, oni są bardzo cierscy. Chyba, że z tym mieczem sobie poradzę. A kurwa, trzeba przetestować miecz. Lecimy. W sumie nigdy nie... Ja się nie biję, zapomniałem, że mam miecz. No wiecie jak jest. Na frajera! O kurwa, dwóch ich jest. Pójdź z wami. Dodge the bullet. Dobra, nie wyszło. Ale potężny damage, lecimy, lecimy. Tak, tak, że tu mamy dobrą zabawę na najbliższe 15 minut. Muszę ich jakoś pokonać. Pomocy? Kurwa, Rosji? Dlaczego? Ponieważ nie ma ich kto króli. Dobra, nie obchodzi mnie to, głowa do góry. Ale ja bym, a to? Co? A czego pod... Co tu masz? Ty. Ale śmieszny. Krótki łuk. Ale jaja. Strzały pokupuję w sumę. Musiałem kupić wszystkie tam 400 strzał. Wisi mi to, ile mam? 900. No to wystarczy na razie 900. Kościany łuk, fajny ty. Nie mam. Mam łuk bukowy, ale kościany nie. Ale pewnie jeszcze będzie okazja, żeby taki kościany łuk kupić. Dobra. W ogóle te polne bestie to na hita mam już. Z łuką. Jakoby. Hey. Ty właściciel. Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. No, widzę. Straż Królewska powinna dbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Nie mam racji? Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. To będzie bardzo ciężkie do zrobienia, Mr. Sekob. Hej. Wy jesteście tak zwanymi chłopami i tu jest ciężka sprawa będzie bardzo. Bo wy mi nie pomożecie, a ja jestem kurwa giganobem. Gigantus nobus jestem, nie kłammy siebie. Pierścień ze zręczności, podoba mi się ten pierścień, ale... Ochrony przed strzałami. Ale ma strasznie dużo tych... Ochrona przed tego, 5. Premia many, punktów trafień. O, lipka, strasznie dużo tych wszystkich amuletów mam i w ogóle wszystkiego. Ale dobrze, no, lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Szkieletów nie przyzwę. Bryła lodu. 4. Później to. Nie mogę. Później to. No kurde, wydaje się miodzio. Ale słuchajcie, coś czuję. Że nie obejdzie się tutaj bez kodów albo bez mojego grania poza odcinkiem. Bo czasem po prostu zatrzymuję i chcę sobie w uczciwy sposób przejść to. Ale no to trochę trwa, muszę ich wiecie wyprowadzać jeden po jeden, tak powiedzmy, i wtedy dobijać. Coś takiego, nie? To jednak trochę jest roboty. Znosi się od tego, no wiadomo, od czasu. Aha, bo ja go teraz tylko zamrażam w sumie. To może teraz mu gejzerem przypierdolmy. Myk, no rzucaj. Teraz nie wiem co rzucam, ale coś rzucam. Nie mam many teraz. Dobra, mam manę. I teraz pyk. Lodowa strzała, myk. Mała błyskawica, myk. 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 No przecież ja mu kurwa nic nie robię. A, zysz! A! Łożysz kurwa! Co?! Co?! Jak to z 15 jest was?! Kurwa, nie umawialiśmy się na taką ekipę! Zostaw mnie! Mam 20 FPS-ów! Przestań! Fujaro. Błyskawicą fiuta. Myk! I myk! A, żeż kurde! Doz! Pomóżcie mi, to przez wasze dom jest debile jebane. Doz!
Dodge! Kurwa, co tu się dzieje? Dodge! Dodge! A, dodge! A, jak se dam sobie radę? Pomocy! Kurwa, jaki pojedynek magiczny. Tylko, że ja many już nie mam. Za drzewem, nie da, tu mnie nie trafią. Myk, a i od razu potki. Ja pierszuper, jaki tutaj widzowie pojedynek jest. Kurde, lodowa lanca. O, tak się bawimy, tak? Skracamy dystansik. Dobra, myk lodową lancę i myk. Porozwalają sobie łby. O, zdy, oni kombo mają. Lodową lancą. A, lodową lancą. A, kurde. Wyciągaj łuk. Bez i łuk. A! A! 3 FPS-y, co tu się kurwa dzieje? Dobra widzowie, nie mam najmniejszych szans. Widzieliście ile jest tych chłopów tam? 5. Że tak zrobię tak, o. Jak? Mam pewną teorię, którą sobie teraz wymyśliłem, to znaczy biorę ich z turę potki i szybko się wpierdalam do tych i to nie ma co ich zabijać. Ale problem jest taki, że... A nie, mam szybkiego śledzia. Dobra, no to zrobimy to na odcinku. W ogóle mamy tu napisane... Nie, tylko że tu nie ma jakby opisanej chyba misji, albo może gdzieś tam jest na dole. W każdym razie wiem, że mam gdzieś tu klucz i tu wejść, ale... Do końca o co chodzi, to nie wiem. Czy będzie tu, czy to w domu jest. Obawiam się, że w domu, więc... Tam jest. No żuję wszystko, frajerzy. Czemu tu mam 30 FPS-ów, tak z ciekawości w ogóle? Myskitu mam 50 FPS-ów, nie wiem czemu. A, jest tylko jedno... A nie, są dwa wejścia, nie? Stąd ma wejść. Szybko. To ten kufer? To nie ten kufer. O, zresztą ja pierhruper. Który to kufer jest? To ten kufer. Szybko. Szybko. A! Bierz to. Uciekaj. Dobra. Ale plan jest dobry. Plan jest dobry. Tylko trzeba się może zaopatrzyć, słuchajcie, w obronę przed ogniem większą. I wtedy jest szansa, nie? Premia do siły i tak dalej, super, ale... Ochrona przed bronią, nie. Właśnie, co my tu mamy? Obrona przed ogniem jest 8, to jest super ważne. Także ten. Tu mam przed bronią, a ja bym naprawdę chciał albo punkty trafień, albo słuchajcie... obrona przed tutaj ogniem, więc wydaje mi się, że to ściągamy i robimy tutaj premię do punktów trafień dwa razy. A jesteśmy trzema braćmi. Premię manę to daje. Nie rozumiem, o co chodzi. Pierścień uzdrowiciela. Myślałem, że jak po prostu wezmę i użyję to tego, to będzie więcej. Jakby, jeżeli masz jeden, to daje ci na przykład 5, ale jeżeli masz 2, to daję ci po 5 plus na przykład jeszcze 5. Jak masz 3, to daję ci po 10, albo po 5 plus na przykład jeszcze 10. Kumarski? Dobra, sejwuję, jak nie wyjdzie, to robię to poza odcinkiem, bo nie ma co przedłużać. Chociaż ja się dobrze bawię, mam wrażenie, że dużo ludzi też się będzie dobrze bawić, oglądając jak nieudolnie próbuję kurwa coś zrobić w tej grze komputerowej. Dobra. Plan jest kurwa genialny, tylko trzeba zdodżować pierwsze strzały. Dobra, nie uda nam się. Także robimy coś takiego. O kurwa, plan był dobry. Tylko jeszcze jakbym od razu do kufra siadł. Ponadto możemy od razu ściągnąć to i uciekać. O. No niestety dwa razy mi bez i kliknął. Ostatnia próba, ostatnia, last, obiecuję. Jest jeszcze ta opcja, jakby wziąć ich wydupcy stamtąd, nie?
Skazy nie ma potki na nieśmiertelność na 2 sekundy. Dobra, od razu w prawo lecimy. Dostaniemy kurwa ciosy. No. I bierzemy po prostu... Dobra, tego już nie muszę brać. Elko. Zajebiście, mamy to panowie, mamy to. Dobra, miodzio. Da się. Mamy tu, widzę, gobliny po prawo, to sobie na razie odpuszczę. Wszystko z git? Dobra. Zajebiście. Nie trzeba było tych wszystkich ustawiać, tych. Ty, ja mogę łuku używać? Mogę. Nie muszę mieć tego, a ja mam chyba pas na zręczność. Prawda? Na co mam pas? Na zręczność. Dobra, to bym sobie pościągał w sumie wszystko. I teraz ustawił tutaj teleportację do klasztoru. Pas do klasztoru. A ja coś zebrałem. To. Nie mogę, bo krąg magii. Okej. Właśnie, pomyślałem, że to może być teleport do Xardasa, nie wiem dlaczego. Ale no nie, bo właśnie najgorsze jest to do Xardasa, że trzeba tam dygać. Wszystko jest możliwe. Chyba. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. Poka księgę. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Właśnie nie mam. Nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki. Kurwa, mogłem przeczytać ją. Sądziliśmy, że została zniszczona. Może bym coś dostał, jakiś, nie wiem, rozmanę. Teraz dowiaduję się, że była w posiadaniu Xardasa. Kurwa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Ajajaj, ale bym czytał. Udam się ale... do Słonecznego Kręgu. Ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie. Wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala. Kurwa. Długo trzymał księgę w ukryciu. Brawo. Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się przy Słonecznym Kręgu. Nie przeczytam tej księgi, nie? A gdzie mam save'a? No nie mam, no, bo mam zepsuty zapis. No nie fair trochę. Ale faktycznie nie przeczytałem księgę. Idę do Xardasa, widzimy się zaraz. Nie, słuchajcie, chyba nie muszę iść do Xardasa, tylko wystarczy, że pójdę tutaj, nie? Bo oni się tu powinni zgromadzić. Ja tam widzę i chyba oni to są oni. Więc zobaczymy. Tak, wygląda na to, że po prostu... No i dobrze, dobry wybór, bo do Xardasa daleko. Siemalski, normalnie. Z kim tu pogadać? Valtras, z tobą? Zrobiłem wszystko, co poprosiłeś? Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Oto naprawione... Tak. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie 3 rośliny? Tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz odsuń się na bok, byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą 3 chłopów, się 3 bagienne ziela. Coś czuję, że oni muszą połączyć się tutaj z duchem, kurczę. Dobra, muszę się odsunąć, tak? Już? Nie wiem, mam tak czekać? Ja lubię tę muzyczkę. Nie wiem, czy kojarzycie. O! Już! Co z okiem Inosa? Tylko rytuał odwrócenia odprawiony w Słonecznym Kręgu przeze mnie. Pamiętaj, żeby... No przyniosłem przecież. Myślisz, że uda się wam naprawić oko Inosa? Trudno powiedzieć. To co ja mam? Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan przyjaciela. Oko odzyskało swą moc. No i Rohar wyjaśni ci, jak używać oka. Dobra, to jakiś potężny artefakt. Spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Zaraz będzie się Xardas napierdalał z pyrokarem.
Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara. Ja nie potrafię chłopów kurwa w kapturach pokonać. Rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. A ty mi mówisz, że tego, że mam smoki robić. Dowiedz się, co jest źródłem ich. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie po smokach nie zostanie. Prawdopodobnie po smokach nie zostanie już nic. I jest taki problem, że ja mam słaby łuk, słabe runy. I ogólnie jestem słaby. I mam giga dużo siana, które jest mi kompletnie do niczego niepotrzebne. I teraz trzeba coś z tym zrobić. Oko i nosa znowu jest całe. Nie wiem, muszę porobić misję, coś ten. Że się nam powiodło. Potrzebuję kurczę expa. Czy jest jeszcze coś, czym powinien się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Coś tam była nauka, co? Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Tak, ale jak się rozprawię z smokami, to już będzie koniec gierki chyba. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. A mamy seks do oddania. Oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona. I musisz je jakiś czas. Czyli walczę ze smokami, ale one i tak mi nic nie zrobią, tak? Połącz na stole alchemicznym oko i nosa i esencję ze smoczego serca. Dopiero wtedy możesz stawić czoła. Zabijam smoka, bierę serce, bierę tego, łączę. Wszystko, czego potrzebujesz. I idę do kolejnego smoka. Zostało nam niewiele czasu. Okej, ciekawe. Tylko. Gdzie są smoki? To jest moje podstawowe pytanie i moje drugie pytanie jest, gdzie miałem oddać Sextans? Bo nie pamiętam. Czy on był tutaj? Jestem całkiem mocno przekonany, że jest on tutaj. Że tutaj gdzieś miałem tą misję zrobić. Ty pilnowałeś owiec. Ty? Do ciebie? Tego jest więcej, wierz mi. Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś zdecydowany, udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, podczas której poprosisz Inosa o łaskę i powinieneś również złożyć. Jeśli Inos udzieli ci swojego Chyba tego miecza się nie da, bo to tam była mowa wcześniej, że dostaje jakieś tam magiczne, że paladyni muszą przejść ten etap, coś tego, nie? Że wtedy więcej bije. Ale nie wiem, czy no, ten miecz jest jednak skonstruowany troszeczkę inaczej, więc nie wiem, czy tutaj akurat ten miecz zadziała. Czy będzie się dało. Tutaj niestety chyba musiałem się pomodlić do tego złego boga. Tutaj powiedzmy, tak brutalnego. Nie wiem, ale spróbujemy. Pomóc się. Trzeba uważać na to, co się mówi. No nie, straciłem 100 golda. Trzymam się od tego z daleka. Także chyba nie do końca o to chodziło. No to z 100 golda mi nie zależy, plus mam zapis. A gdzie mam zapis? A tu mam zapis, teraz zapisywałem. A to coś czytam. 100 golda to 100 golda. No kurde, sprytne w sumie. Możesz zapis na przykład dać. Można zapisać grę co 10 minut i wtedy nie będziecie się chciało wczytywać, jak będziesz tracił na przykład golda. Bo coś. Higlas. Tobie miałem książkę dać. Ale nie mam. Tobie ten sextans, kurwa, komu się miałem to dać, ale nie, już nie pamiętam. Ej, ty! Wróg ma wiele. Nie, no nie tobie? Kurde, jestem przekonany. Pierścień wiecznych zwycięstw. To fajne. Ty. No przecież on jest strzelonym makiem. Kurde, fajny nawet. A to co robi? Bo już tu nic nie mogę, nie? Zrobić. No nie, tylko mogę sobie tak fajnie się świeci. No nic, moi drodzy. Dobra, mamy 50-minutowy odcinek. Nie sądziłem, że tak długo dzisiaj mi się uda nagrać. Natomiast mamy to, udało się. Następna misja to jest misja, słuchajcie, ze smokami. Więc no prawdopodobnie widzimy się gdzieś przy smokach i ja muszę to sobie ogarnąć, tak? Muszę się przygotować do tych smoków, muszę ogarnąć, jak tam iść, pójść tam ostatecznie i wiecie, zobaczyć, czy tak działa, czy tak trzeba to zrobić.
czy wszystko mam, żeby się później nie cofać na odcinku. Więc to jest sporo rzeczy teraz poza odcinkiem, które muszę porobić. W każdym razie widzimy się jutro. Moi drodzy, zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij, linki w opisie, Twitch, Twitter, Instagram. Mój drugi kanał vlogowy, obejrzyj sobie Rewinda, a ja życzę tobie miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Widzi i słyszy się to i owo.